Dzisiaj w Raciborskim Centrum Kultury odbył się finał powiatowego przeglądu widowisk bożonarodzeniowych. Dzieci z powiatu raciborskiego zaprezentowały na scenie spektakle jasełkowe, mikołajkowe oraz zimowe, tematycznie związane z świętami Bożego Narodzenia. Przegląd widowisk bożonarodzeniowych organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu objęli honorowym patronatem starosta powiatu raciborskiego Grzegorz Swoboda oraz Śląskie Kuratorium Oświaty. Podczas finału powiat raciborski reprezentował wicestarosta Marek Kurpis. Sam charakter tego przedsięwzięcia, który ma elementy te kulturalne, związane z tradycją regionalną, no i przede wszystkim fakt, że tu mamy blisko 300 uczestników z całej ziemi raciborskiej. Spektakl, a może inaczej, przepraszam, jakby sam festiwal, który trwa blisko 20 lat, z tak dużą liczbą uczestników powoduje, że naprawdę to przedsięwzięcie jest bardzo, bardzo ważne dla nas jako powiatu raciborskiego. Najbardziej przeżywają tu, jestem przekonany, rodzice czy dziadkowie. I właśnie taką ogromną wartością dodaną jest to, że ten spektakl ma tak dużą rzeszę widowni. To jest jakby kluczowe. Ci nasi młodzi artyści po prostu występują przed najbliższymi, przed rodzicami. To ma taki charakter, oprócz elementu edukacyjnego, też takich powiększania tych więzi rodzinnych. To jest niezwykle istotne. W tym roku na deskach Raciborskiego Centrum Kultury zaprezentowało się niemalże 300 młodych aktorów, artystów z wielu szkół powiatu raciborskiego, szkół i placówek. Było to 10 spektakli, które zostały przywiezione nie tylko z Raciborza, ale także z Rud, z Markowic czy ze Studziennej. Finał powiatowego przeglądu odbył się na scenie Raciborskiego Centrum Kultury. Nagrody wręczyli dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury oraz wicestarosta powiatu raciborskiego. Zapraszam laureatów pierwszego miejsca, czyli Szkoły Podstawową nr 15 w Raciborzu za spektakl Jak Gustaw pokochał święta. No, mamy wielu laureatów, są nagrody, są wyróżnienia, są również nagrody aktorskie i jest jedna nagroda Grand Prix, gdyż jury w składzie Irena Chlubek i Marek Rapnicki zdecydowali, że w tym roku jest ten jeden spektakl, który zasługuje na to, żeby go właśnie bardzo mocno wyróżnić i bardzo mocno docenić właśnie nagrodą Grand Prix. Irena Chlubek, członek jury, zdradziła nam, na co zwracała uwagę podczas wyboru zwycięzców przeglądu. Aktorskie zdolności, emisję głosu, dykcję, powiedziałabym dobór materiału, muzykę, ale również teatralne, grę teatralną, która była no nie tylko aktorską, ale właśnie tu chodzi o ogrywanie rekwizytów, o ogrywanie dekoracji, jaka była dekoracja, bo to też było ważne, czy jakakolwiek była, czy jej nie było. Jury oceniało spektakle artystyczne związane z okresem bożonarodzeniowym. Było 10 zespołów tylko, ale z drugiej strony aż, bo po pandemii jednak ruch amatorski no, troszeczkę zaczyna ożywać. W ubiegłym roku mniej było zespołów, teraz już było 10. Z różnych stron bym powiedziała, grupy mi zapadły w pamięci, bo właściwie o każdej robiłam sobie notatki, uwagi, żeby pamiętać zespół, również i błędy dykcyjne, również błędy w zagraniu gdzieś, że może za mało ograna była scena. Ale no, były takie grupy, które zapadły. No, chociażby czy przez folklor, który był zastosowany przez jedną grupę, jedna się odważyła. Jasełek takich klasycznych może bym powiedziała było mniej, przy czym przegląd się broni tym, bo on jest widowisk bożonarodzeniowych. Myślę, że trzeba będzie również dodać w nazwie i okołoświątecznych, ponieważ bywają okołoświąteczne przedstawienia, nie klasyczne jasełka. Jedna była na przykład Wigilia. Mówię, świetnie, że ktoś się odważył Wigilię zrobić. Podczas finału powiatowego przeglądu dzieci również zaprezentowały widowiska artystyczne. Dzisiaj na scenie zobaczymy spektakl przywieziony ze szkoły zespołu szkolno-przedszkolnego z Markowic oraz spektakl Królowa Śniegu ze szkoły podstawowej nr 13. Zapytaliśmy dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, czy również w przyszłym roku odbędzie się przegląd.
Myślę, że tak. Co cenniejszym, obecność naszej pani jurorki, pani Ireny Chlubek, która też będzie się chciała na pewno podzielić z nauczycielami, z uczniami, z aktorami swoimi przemyśleniami, może jakimiś radami. I mam nadzieję, że to też skłoni nauczycieli, wychowawców, reżyserów tych przedstawień do tego, żeby się pojawili w przyszłym roku. W tegorocznym powiatowym przeglądzie widowisk bożonarodzeniowych nagrody zostały rozdane. Zachęcamy młodych ludzi i ich opiekunów do udziału w kolejnych zmaganiach i prezentacji talentów artystycznych młodzieży z ziemi raciborskiej.